Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że w Tarnowie powstanie druga po Krakowie centrala dyspozytorni medycznej. Po to, by takie centrum powstało, starostwo powiatowe wydało w sumie ponad 2 miliony złotych. Zabezpieczono działkę pod inwestycje i zgromadzono niezbędne pozwolenia. Ale sprawa utknęła w martwym punkcie, bo nowy wojewoda Jerzy Miller wstrzymał decyzję. Czekamy tylko i wyłącznie na decyzję wojewody, czy ten system będzie w Tarnowie na pół województwa, na drugie pół w Krakowie. Z tego co na dzień dzisiejszy mamy informację, wojewoda testuje ten system w Krakowie, cały czas na bieżąco włącza nowe jakby jednostki i jeżeli dojdzie do wniosku, że jest potrzeba w Tarnowie, no to my jesteśmy w stanie to uruchomić w trybie natychmiastowym, przetarg i budowę tego budynku i od 1 stycznia 2013 jesteśmy w stanie już dysponować tym systemem i Centrum Powiadamiania w Tarnowie. Kiedy i czy taka decyzja zapadnie, jeszcze nie wiadomo. Aby starostwo było w stanie uruchomić centrum dyspozycyjne od nowego roku, powinna ona zapaść do końca marca. Moje działania tu na tym się kończą. No, wojewoda ma swoją koncepcję. Powiedział, że na razie testuje Kraków. Jeżeli mu to wypali, podejmie decyzję o następnym tym centrum. No więc tutaj. Najgorsza opcja to wycofanie się wojewody małopolskiego z powstania takiej placówki w Tarnowie. No to stracimy, co straci każdy powiat. No, nie będzie centrum zarządzania, tylko będzie jakaś tam baza karetek do dysponowania przez centrum w Krakowie i tyle. No, każdy powiat to straci wtedy. Aż tyle, bo w takim wypadku wzywając karetkę w Tarnowie i okolicy zamiast do Tarnowa dodzwonimy się do Krakowa i dopiero Kraków skieruje odpowiednią karetkę na dany teren. O tym, że nie jest to najlepszy pomysł, przekonuje poseł Michał Wojtkiewicz. My wszyscy obywatele tutaj i wszędzie w Polsce powinniśmy się między innymi czuć bezpiecznie. To znaczy zawsze liczyć na pomoc w odpowiednio krótkim czasie, a nie po jakimś długim czasie, gdzie jedna, druga osoba telefonicznie będzie przekazała dyspozytornia i to czas upływa, a ludzkie życie odchodzi. Nie pozostaje jednak w tej sytuacji nic innego, jak tylko czekać na decyzję wojewody, który może, ale wcale nie musi uwzględnić dosyć logicznych argumentów. Julita Majewska, Telewizja.